Cześć Mikołaj. Cześć. Wiem, że byłeś rok temu. Czy jesteś dużo lepszy z machine learningu? Dużo się bardzo może tutaj nauczyć przez ten czas. A spaliście w ogóle z wczoraj na dzisiaj? Ja nie. Planujecie spać? Raczej nie. Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy siedzieć całą noc i poszliśmy spać w normalnej godzinie, tak żeby dzisiaj wypoczęci i pracować w ciągu dnia. Więc na noc zostawiliśmy sobie długotrwałe trenowanie się rzeczy. A jak wstaliśmy, no to wszystko jest, no i teraz w zasadzie aplikujemy to, co zbudowaliśmy. Sporo zespołów miało dosyć ciekawe insighty dotyczące danych, ciekawe podejścia co do rozwiązania challenge, które im daliśmy, więc na pewno niektóre pomysły, gdzieś tam świeże spojrzenie na te problemy jest jakimś takim, powiedzmy, dodatkowym dla nas zyskiem. Ogólnie to jesteśmy uczniami tej szkoły. Zaczęliśmy tutaj naukę, dowiedzieliśmy się, jak to nie, to powiedzieliśmy, czemu nie spróbować. Przyszliśmy się tu głównie bawić i się czegokolwiek nauczyć. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Super. Tak było. Nie zmyślam. To jest super zabawa, przy okazji można się dowiedzieć mnóstwa fajnych rzeczy. Okej, w takim bądź razie zapraszamy Was wszystkich na Hackathon Zero, który odbędzie się na Arena w Gliwicach Expo, połączone ze startupami. Zapraszam. Co czujesz jako tak by zwycięstwa? Nie było coś, czego się spodziewałem, jako że nie miałem wcześniej styczności z sztuczną inteligencją. Ale fajnie, bo dobraliśmy się w naprawdę dobrą drużynę, która wspierała siebie nawzajem i podzieliliśmy się na takie zadanie, gdzie każdy mógł się wykazać i robił to, co umiał robić. Może tak.